Dzień dobry kochani, Maria Bukardi z tej strony. Dzisiaj moje ogromne podziękowanie. Ogromne podziękowanie. Dlatego nagrywam ten film, ponieważ chciałabym popatrzeć po prostu w Twoje oczy i podziękować za to, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Przede wszystkim chciałabym z głębi mojego serca podziękować wszystkim tym osobom, które napisały w ostatnim czasie do mnie setki listów, setki opinii i Waszych odczuć, Waszych emocji po przeczytaniu trylogii, czyli po przeczytaniu mojej powieści, trzech części, Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy oraz Tajemnica Wiedźmy z Folsin. Jest wśród Was mnóstwo nowych osób, które poznały mnie, Marię Bukardi, poprzez tą książkę, a raczej e-booka, ponieważ książka dopiero do Was powędruje. I Wasze odczucia, Wasze emocje, które powstały w Waszych sercach po przeczytaniu tej historii, są dla mnie święte po prostu. To jest dla mnie taki wyraz niesamowitego szczęścia, tak można to nazwać, tak można to powiedzieć, że aż trudno mi czasami uwierzyć w to, że mogę tego doświadczyć, mogę to przeżyć i mogę czytać tak piękne listy, tak wyjątkowe listy od Was. Naturalnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy list, bo jest ich po prostu za dużo, ale każdy jest dla mnie wyrazem takiego połączenia pomiędzy mną jako twórcą, czyli pisarką, i Tobą jako czytelnikiem, że nie ma niczego, co byłoby bardziej wartościowe w życiu niż przeżycie tego, odczucie tego i bycia częścią tak wspaniałej społeczności. Dziękuję z głębi mojego serca za każdy list, ale również za każdą opinię, którą wystawiacie. Czy na serwisie Lubimy Czytać, czy pod moimi wpisami, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Z głębi mojego serca dziękuję. I co chciałabym dzisiaj Ci powiedzieć? Że dla mnie ten rok Tygrysa to jest rok bardzo wyjątkowy, ponieważ ta powieść w tej formie trafia do tysięcy osób. Czyli w tej formie drukowanej, w takiej cudownej, grubej księgi, trafia do tysięcy osób. Część pójdzie również do bibliotek, ponieważ jest to obowiązek, jeżeli wydajemy książkę, aby część przekazać do bibliotek, więc trafi również do zupełnie nowych osób, których może nie było stać na zakup książki. I dla mnie to jest taki ogromny krok do czegoś niezwykłego. Ale to niezwykłe dopiero będzie widoczne pod koniec roku Tygrysa i na początku tego nowego roku. Dzisiaj chciałabym Was jednak poinformować jeszcze o czymś ważnym, że wczoraj ustaliłam z drukarnią, z naszą drukarnią, która ma magiczną nazwę Sowa, czyli Sowa jako zwierzę mocy. Pamiętacie, mówiłam Wam o tym, że będzie to dla mnie zwierzę mocy na rok 2022. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to właśnie z tą drukarnią będę ustalać wszystkie szczegóły. I wczoraj wydałam jak gdyby polecenie wydruku kolejnych kilkuset sztuk, ponieważ wszystkie te książki z tego pierwszego nakładu się wysprzedały i to tak szybko, a napisaliście do mnie tyle listów: Pani Mario, jak to już nie ma książki? Albo jak mogę kupić? Gdzie mogę kupić? Bo to przeszło jak gdyby moje najśmielsze oczekiwania, że taka będzie ilość osób, do których trafi ta książka. I wczoraj szybciutko ustalałam z drukarnią, aby nas wcisnęli, tak brzydko mówiąc, pomiędzy swoje inne zamówienia, z ogromną prośbą i dzisiaj ogromnym podziękowaniem dla pani Iwony, która jest dyrektorem handlowym w drukarni, za to, że znalazła dla nas miejsce i jakimś cudem te książki, te kolejne kilkaset egzemplarzy może być wydrukowane jeszcze teraz przed świętami. I 30 listopada startuje wysyłka, ponieważ wysyłka jest również ustalona z bardzo szczególnym zespołem.
To jest zespół z firmy Imker. Na pewno wiele osób z Was zna. To jest przewspaniały zespół zaangażowanych, cudownych, ciepłych osób, z którymi mam przyjemność współpracować przy wysyłce tej książki. I wszystkie te książki będą dla Was pakowane. Dokładnie zaczyna się 30 listopada. Będą pakowane w opakowanie ekologiczne i będą wysyłane na cały świat. Mam nadzieję, że do Australii dojdą one na święta. Mam takie ogromną nadzieję, ponieważ wysyłka jest zawsze pocztexem albo FedExem, czyli kurierem. I mam nadzieję, że będzie pod choinkę u Was również w Australii. I te osoby z Was, które pytały mnie w ostatnich dniach o zamówienie jeszcze kolejnych egzemplarzy jako prezenty pod choinkę, jako prezenty dla Waszej rodziny, dla mamy, dla siostry, dla kuzynki, dla babci może, to jeszcze teraz jest możliwe, ponieważ udało się dodrukować kilkaset sztuk i jestem z głębi mojego serca wdzięczna za to, że niemożliwe staje się możliwe, bo możecie sobie wyobrazić, że czas czarnego tygodnia i czas przedświąteczny to jest moment, gdzie wszyscy chcą drukować. Wszyscy chcą w drukarni znaleźć swoje miejsce, a ja już miałam ustalenia zrobione dawno, bo właściwie na początku lipca miałam ten termin i jednak udało się jeszcze te kilkaset sztuk dla Was uzyskać. I to jest, dlatego mówię, że cuda są możliwe. We wszystkich dziedzinach są cuda możliwe. I teraz tak, dla tych osób z Was, które pytały mnie w listach o szczegóły, chciałabym, abyście wiedzieli. Więc książka jest dosyć gruba. To jest książka, jak widzicie, no, sporych rozmiarów. Jest wydrukowana na bardzo drogim papierze, najdroższym papierze, jaki jest do druku książek. Widzicie, ten papier jest troszeczkę kremowy, przepiękny. Jeżeli chodzi o czcionkę, czcionka jest taka, że każdy może swobodnie czytać. Czyli również osoby, które noszą okulary, które mają wady wzroku, świetnie sobie poradzą z tą książką, ponieważ ja ją przetestowałam na mojej mamie i grupie jej koleżanek, a to są wszystko panie po 70 grubo, ale również niektóre nawet po 80 i świetnie sobie radziły z czytaniem. I teraz tak, na książce tutaj z tyłu macie kod QR i ten kod QR, on jest również tutaj z tyłu, prowadzi Was do głównej strony trylogii, gdzie będzie na bieżąco wszystko się pojawiało, czyli również różne niespodzianki. Warto sobie tą stronę obserwować albo zapisać się tam na newsletter. I teraz ta edycja, pierwsza edycja, to jest okładka miękka, jak widzicie. Ja specjalnie wybrałam okładkę miękką, ale to jest dosyć gruba okładka, czyli mimo, że jest miękka, to jest bardzo, bardzo stabilna. I dlatego, aby można było łatwiej tą książkę, wiecie, tak zwinąć i na przykład zabrać sobie do plecaka czy do samolotu. Tak, żebyście wiedzieli o tych szczegółach. Teraz tak, w środku książki, na samym końcu jest naturalnie moja biografia w takiej skróconej formie, kolorowa. Tak, i na samym końcu jest również kod QR, który prowadzi do onosemina.org, czyli stowarzyszenia, którego jestem ambasadorem i prezydentem, stowarzyszenia w Szwajcarii pożytku publicznego, które jest odpowiedzialne za sadzenie drzew, ale również ochronę lasów naturalnych i sadzenie drzew na bezpiecznych terenach, czyli na takich, gdzie one zostają na wieki, a nie tylko na chwilkę. I jeżeli chcecie wysłać Waszą darowiznę w ramach tego papieru, który został zużyty na wydruk książki, to wtedy skanujecie sobie ten kod albo przechodzicie na stronę i wysyłacie darowiznę. To jest takie odszkodowanie dla natury za książkę drukowaną. Pytaliście mnie również o to, dla kogo jest ta książka? Czyli dla kogo konkretnie jest ta książka? Na pewno dla osób od 16 roku życia, może 15, 16 rok życia w górę, czyli nie dla dorosłych, ale dla już takich osób w tym okresie dojrzewania. Dla dzieci raczej można czytać tylko niektóre fragmenty. I teraz ta książka, ja ją zakwalifikowałam do gatunku bez gatunku.
Dlaczego? Ponieważ ta książka zawiera w sobie elementy powieści historycznej, zawiera elementy baśni, zawiera elementy romansu, zawiera elementy również fantastyki, ale nie takiej ciężkiej fantastyki, wiecie, która może odrzucać, tylko takie z poziomu baśni fantastyki. Więc ta książka sprawdzi się jako prezent dla każdego. Nawet dla mężczyzn, dla każdego. I przede wszystkim macie taki prezent pod choinkę, ona będzie jeszcze zafoliowana. Każda książka będzie zafoliowana, tak żeby w czasie transportu była dobrze zabezpieczona. I każda, jeżeli pytacie mnie o prezenty pod choinkę, to myślę, że każda osoba, która ją dostanie, będzie zachwycona, bo przede wszystkim zwróćcie uwagę na jakość. Jakość jest z najwyższej półki. To nie jest jakaś tam książka za 20 zł. Więc każdy, kto tą książkę dostanie, to wie, że ta książka sporo musiała kosztować w całym tym swoim bardzo drogim wydaniu. Czyli to jest taki prezent, którego nie trzeba się wstydzić. Czyli możecie każdemu podarować, bo każdy będzie z niego zadowolony, każdy będzie zadowolony z jakości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, można podarować każdej osobie, dlatego że każdy lubi baśnie, każdy lubi filmy kostiumowe i to mamy taki film kostiumowy, bo te osoby z Was, które znają moją powieść, one dokładnie wiedzą, jak ja piszę, jakie ja mam teksty, czyli ja mam takie teksty, jakbyśmy oglądali film. Dokładnie tak to wygląda. I teraz, jeżeli szukacie naprawdę pięknego prezentu pod choinkę, takiego udanego prezentu, bo jak jest najczęściej? Kupujemy perfumy, kupujemy jakieś alkohole, a potem ta druga strona jest niezadowolona. No bo perfumy, jak trudno trafić w czyjś gust. No ja sobie nie wyobrażam, żeby mi ktoś kupił perfumy, bo ja używam od lat tych samych i perfumy to by był u mnie na przykład bardzo nieudany prezent pod choinkę. Jeżeli ktoś by mi kupił alkohol, tak samo, bo to trzeba trafić w gust, prawda? A tą książką macie pewność, że traficie do każdej osoby, bo każda osoba, która ją przeczyta, będzie nią zafascynowana. I mówię to z doświadczenia, bo nawet na serwisie lubimy czytać, gdzie wiemy, że są trolle, gdzie wiemy, że są ludzie, którzy piszą złe opinie tylko po to, aby jak gdyby oczernić danego autora, ta książka w tym momencie ma 9,9, czyli jedna z najlepszych książek na całym serwisie, jeżeli chodzi o opinię czytelników. Więc jestem pewna, że każdy, kto tą książkę przeczyta, będzie nią zafascynowany. A ja z głębi mojego serca dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i poniżej będzie link, gdzie jest nowy nakład, już te dodatkowe kilkaset egzemplarzy i można sobie jeszcze szybciutko zamówić dla siebie pod choinkę, bo przecież dla siebie też trzeba sobie zrobić prezent pod choinkę, albo dla znajomych, dla mamy, dla siostry, dla kuzynki, dla każdej osoby, przyjaciółki, która jest dla ciebie ważna. A ja dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.